prawie 22 pewnie. Zainspirowany rosyjskim YouTube'em i łowieniem ryb na lodzie w nocy, sam postanowiłem coś podobnego zorganizować. Sam postanowiłem podobnie łowić, bo klimat łódkarstwa podlodowego w namiocie bardzo mi się podoba. Na rosyjskim YouTube jest tego dość sporo, no i klimatycznie dla mnie to jest sztos. Pamiętajcie tylko, że na wodach PZW nie można łowić pod lodem w nocy, jest to zakazane, a na stawach prywatnych może dla kogoś pozwoli właściciel komercji, to jak najbardziej można. Ja będę łowił u siebie nad stawem, patrzę, klimat super, więc zapraszam na filmik z wędkarstwa podlodowego w nocy. Tak, notka na lodzie, mamy połowę stycznia, jest zimno, czy zmarznę, czy nie zmarznę, czy coś złowię, czy nie złowię, zobaczymy, się okaże. Nastawiam się na grubą rybę, pierwsza moja notka o tej porze, najwcześniejsza notka w życiu. Zaczynam powoli organizować sprzęt i zanieść go tam nad staw, a więc teleportacja. No, jestem nad stawem, więc bierzemy sprzęt, zaczynamy się powoli rozstawiać, przed nami nocka. Wiem, że wielu powie, że to głupie, wiem, że jestem szalony, wiem, że wielu powie, że to niebezpieczne, wiem, że wielu powie, że mogę być głupi, ale ja jestem tylko szalony. Dla mnie życie to zdobywanie fajnych, ciekawych chwil, no i teraz jest taka okazja, aby taką przygodę zaliczyć. Pamiętajmy, że lód nie jest nigdy bezpieczny i to nie jest, to ogólnie wędkarstwo nie jest bezpieczne. Pamiętajcie, że lód nigdy nie jest bezpieczny, no i o swoje bezpieczeństwo warto zadbać, więc ja dzisiaj z tobą mam kolce. W razie gdybym wpadł pod lód, to aby dało się wyczołgać, kamizelka, a w razie W, gdybym też wpadł pod lód, to aby coś mnie unosiło ku górze, oraz linka, abym miał czym się wyholować do góry, za to złapać, linka przywiązana do drzewa obok. Odnośnie komfortowych warunków, o moje komfortowe warunki i ciepło zadba parasol z osłoną boczną naokoło, piecyk zasilany butlą gazową, aby za mocno nie zmarzł, jakiś tam koc, jakiś tam śpiwór, aby nie było tragedii, aby było coś tam przynajmniej czym przykryć. No i mam też ze sobą dwie latarki, które powinny wytrzymać całą noc, bo będę chciał mieć światło przez całą noc w swoim parasolu. A tutaj mam dość wygodne siedzisko, na którym sobie będę siedział. Tutaj obok jedna dziura, tutaj obok druga dziura. Będę łowił na dwie wędki, trzy wędki, siedem wędek, tak, siedem wędek, ale nie jednocześnie, bo będę całą noc, będę sobie kombinował z tymi wędkami. Na jednej wędce na przykład mam blaszkę podlodową, więc będę próbował ze drapieżnikiem się pobawić. Na innej wędce będzie metoda podlodowa, czegoś takiego jeszcze nie było. Po prostu takie eksperymenty, wiecie, mam tutaj swój staw, mogę łowić na wędek ile chcę, bo tutaj nie ma regulaminu. Na wodach PZW nie możemy łowić na ile chcemy wędek, a tutaj mogę sobie kombinować, bawić się, więc sobie zrobię jeden zestaw na metodę. Mam tu jesiotry, więc te jesiotry no, jakoś tam na pewno żerują pod tym lodem, bo jesiotr jest taką rybą, która żeruje zimą. Mam ze sobą czerwone robaki, haczyk dość spory, bo nastawiam się na dość sporą rybę, a mianowicie jesiotra. Na hak jeden taki czerwony robak, w sumie damy dwa, jeden większy, drugi mniejszy, o, i opuszczamy naszą przynętę na dno. Dobra,
Czekamy, aż rybka się zluzuje, się zluzowała, nie jest tutaj głęboko, około metra z kawałkiem. Przynętę umieszczę lekko w toni. Wstawię hamulec tak, aby ryba w razie brania mogła wysuwać żyłkę. Ale oczywiście nie za lekko też. W dzień montuję dzwoneczki, jak będzie branie, to będę słyszał na dzwoneczku. I oczywiście pod każdą z kul, pod każdą z srebli kula zadętowa, staram się takie, no jak najbardziej okrągłe, ale idealnie okrągłe to nie będę, z tego względu, że te bardziej okrągłe chyba prościej spadają do wody. Na tej wędce na jesiotra czepię dwa kawałki szprotki prosto z opakowania. Takie dwa kawałki szprotki oczywiście pójdą do wody na jesiotra. Teraz dokładnie, bo tu jest ciężarek. Dobra, poszło. Na tą zasiadkę mam ze sobą całą gamę przynęt, między innymi pinki, białe robaki, czerwone robaki, krewetki z Ukrainy, jakiś tam stary joker z Ochotka, szprotki czy nawet tuńczyka pod jesiotra, więc no mamy całkiem spory wybór. Pamiętajmy, aby robaki chronić przed zimnem, bo one bardzo szybko zamarzają, no i takie sztywne się robią, potem się ich na haczek nie da założyć, więc ja tutaj takiej kieszonce specjalnej je trzymam i działamy. Przed chwilą używałem zwykłej donenty, ale moczenie z tego z zimną wodą ze stawu mija się z celem, bo szybko palce przemarzają. Lepszym rozwiązaniem jak dla mnie będzie używanie gotowej zanęty, czyli nabliżonej zanęty, taką, którą mieliśmy rok temu w ofercie, w tym roku też będziemy mieli w ofercie w większej ilości kolorów. Tutaj mam halibuta takiego ciemnego, brązowego. Ta zanęta od razu jest już rozrobiona i się klei fajnie. Możemy do niej dodać troszkę, aby wzmocnić aromat dipu, aromatu szprotka, który jesiotry lubią. I mamy w sumie gotową praktycznie zanętę, dodam do niej trochę jeszcze jokersa, czy tej starej ochotki, chociaż jokersa ochotką będę jeszcze nęcił oddzielnie. Nie wiem, czy to prawidłowo robię, bo chyba wydaje mi się, że jokersem ochotką nęci się oddzielnie, ale jak dodam troszkę do zanęty, to może nic złego się nie stanie. Zanęta fajnie się lepi, więc przechodzimy do łowienia. Teraz taki eksperymentalny zestaw, a mianowicie metoda wersja podlodowa. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że mam zwykły zestaw na metodę, taki normalny, jak latem używamy. No i tutaj pójdzie nowość na ten sezon, a mianowicie smuczek taki, peleto kulka smużąca o smaku kurczaka. Kurczak wydaje mi się, że może być dobrą przynętą na jesiotra. Oczywiście to założymy na gumkę, którą mam na przyponie. Tutaj jest taka gumka, na tą gumkę to założymy. Przynajmniej spróbujemy. Mamy założonego naszego dumbbellsa pływającego, czy dumbbell, to nie dumbbell, tylko pelet. Pelet smużący, pływający. Więc on będzie tak fajnie w wodzie smużył. Oraz on się unosi, więc będzie tak kilka centymetrów nad dnem. Oczywiście takie coś do foremki dajemy. Przysypujemy gotową zanętą. To jest taki ala method mix. Dobra, przysypane, robimy ten tak zwany odcisk. Mam nadzieję, że dobrze wyjdzie. Chociaż nie wiem, czy ta foremka jest od tego koszyczka. Dobra, taki zestaw leci do wody pod lodem. Póki łowię w dzień, to wszystkie wędki będę dawał na dzwoneczki, abym słyszał po prostu branie, jak jeszcze nie jest ciemno, a potem będę myślał coś z sygnalizatorami brań w nocy, bo wiadomo, w nocy to mogę na chwilę przysnąć. Następna wędka będzie z białymi robakami wraz z czerwonym robakiem, czyli kanapka. Używam dość sporych haczyków, bo nastawiam się na takie ryby powyżej 30 cm, a jak będzie, to nie wiem. W każdym razie te rybki 15 cm mnie nie interesują. Dajemy dzwoneczek, aby usłyszeć branie i jakaś kulka zanęty. Do zanęty w sumie dodam jeszcze trochę białych robaków i pinek.
i na jednym z zestawów będzie krewetka, czyli to, co się na Ukrainie fajnie spisało. Pisaliście w komentarzach, że fajne pstrągi na to biorą. Nie, tam spadnie, zaraz zmienię krewetkę. Fajne pstrągi na to biorą, sam połapałem pstrągi, no i okonia podobno można złowić na to. Szukam takiego fajnego kawałka krewetki. Wydaje mi się, że tam będzie ok. Dobra. Dam dla kotki kilka szprotek. I sam spróbuję założyć jakieś kawałki szprotek, ale te szprotki ogólnie ciężko się zakłada, bo one spadają z haczyka, więc założenie ich na hak to jest naprawdę koszmar. Tu się jedna założyła, znaczy ona nie spadnie po jakimś czasie, tego nikt nie wie. Dam na jednym haku, na jednym haku będzie kawałek szprotki, a na drugim czerwony robak, bo mam tutaj dwa haczyki na tym zestawie. Taki zestaw niespotykany. Dobra, poszło. Malutka kulka zanęty, dwa kawałki szprotek i fajnie by było, gdyby jeszcze ktoś poczuł. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the ogólnie ja wiem o tym, że na lodzie tak się nie powinno łowić, no ale mój kanał z nami jest na temat tego, jak się nie powinno łowić. Nie no, chodzi o to, żeby po prostu zrobić coś innego, czego nie ma. Takie wyzwanie, fajne wyzwanie. Za mną, jak widzicie, jest trochę pościnanych drzew, bo trwają prace nad stawem. Niedługo będę ścinał tutaj te trzciny, ale na razie tego nie chcę robić, bo ryby łowię. Więc będzie filmik z dbania o stawu zimą. Taki filmik kiedyś był, ale teraz też coś takiego nagramy. No i co, na razie... Na razie, jak widać, brań nie ma. Jestem około 2-3 godzin już i póki co bez brań. Tak sytuacja się prezentuje. Te wiaderka dałem po to, aby wędki nie leżały na śniegu, na lodzie, z tego względu, że one potem potrafią lekko przymarznąć i taki problem się robi. Co jakiś czas sprawdzam, czy nic się nie dzieje, ale nic się nie dzieje. Póki co no, bez brań. Nikt nie powiedział, że będzie jakoś mega łatwo. A tam pompuję pompkę, aby ryby nie zdechły zimą, aby tlen był... Tutaj na hak idą dwie czerwone pinki na mrowiec. No i patrzcie, tak wygląda wędkowanie. Spuszczam sobie mormyszkę i tak w nocy sobie będę siedział, będę łowił. Oczywiście wiadomo, nie będę tutaj 5, 10 czy 12 godzin trzymał wędki w ręku. Ale co jakiś czas będę brał do ręki i będę się tym bawił. Tutaj jest staw, mój dom nocny. Oczywiście w celach bezpieczeństwa i aby w razie gdybym wpadł do wody, to obok jest samochód. A w samochodzie jest zapasowe ubranie, jak wpadnę do wody, to jak będzie za mocno, za zimno, to tutaj jest, jakieś kocyki są oraz bluza, czy też tam dalej spodnie. A tam na firmie trwają prace, nowe umeblowanie, przerabianie garaży, jakieś tam zboża, więc cały czas coś się dzieje. Póki co się ściemnia, brań na razie nie widać, więc nic ciekawego się nie dzieje. Na razie tej kamizelki nie używam i linki, i kolców, z tego względu, że tutaj w dzień jestem, to jak wpadnę, to dam radę spokojnie wyjść, nic się nie stanie, nie zaskoczy mnie to specjalnie. A dopiero w nocy, jak w namiocie będę siedział, to wtedy będę używał kamizelki. Taki kawałek szprotki oraz czerwonego robaka na haku. Puszczamy to, wydaje.
Ściemnia się, to zresztą widać po słabym świetle. Tak wygląda mój domek zimowy. Odpaliłem sobie już latarkę. No i tutaj będę siedział. Chwilowo nie ma piecyka, bo tamten mój piecyk dupy dał i będzie inny piecyk. Tutaj wędka na spławik, tamta zwykła wędka. Może w nocy jakieś fajerwerki się odpali, bo pozostawały. Widzę, słabo się nagrywa. Mam nocną kamerę, więc może jakieś ujęcia w nocy będą. No i tutaj tak sobie będę siedział. Jakiegoś grilla się rozpali. Było pierwsze branie, było słychać na dzwoneczku, coś się działo, dopiero dosłownie tylko się ściemniło i było pierwsze branie, no ale nic się nie dzieje, w każdym razie drgało, coś się działo, widać wędkę? Nie widać. Drgało, coś się działo, ale chyba nic nie siedzi, nie wiem, w każdym razie zobaczymy, zdejmiemy. Jest. Jest coś niedużego, jest taki karasiek pierwszy, ale on dziwnie zaczepiony jakoś jest. Patrz jak mu haczyk przeszedł. A nie, haczyk się oplątał. Ale jaja, a dobra, tędy. Prawie oko się zaczepiło. Jest pierwszy karaś na czerwonego robaka zżarł. Taki karaśek na czerwonego robaka, nie jest to duża ryba, ja takich ryb wiele wpuściłem, chłopaki mi wpuścili. Takich ryb wiele na jesień, bo tutaj były okonie, szczupaki wpuszczane. Jakieś tam sumy tutaj pływają i było z 200, może ze 300 takich ryb wpuszczonych i teraz biorę, kurde. Liczyłem na jakiegoś okonia płocia. Dobra, to wypuszczamy, zrzucamy wędkę dalej, zakładamy. Białe robaki, fajnie, bo szybko coś zdjęło, no ale nie na to się nastawiam, chciałbym złowić jesiotra. To mój główny cel. Tutaj mam na przykład czerwone robaki, tutaj białe robaki, mam dwa haczyki, to jest taki zestaw nielegalny na wodach PZW, ale że łowię u siebie nadstawem, to mogę. Robaczki fajne, żywe, zakładamy i łowimy dalej, pierwsza ryba jest. Takie warunki mamy na pogodowej nocy, w środku mamy 12 stopni z tego względu, że teraz jest ciepło, bo tutaj nas grzeje grzejnik oraz piecyk, to zresztą widać. Grzejnik, grill i piecyk, będzie kolacja, chlebek, jakieś tam ziemniaki oraz mrówka, pierwszy grill 2022. No i jestem na nocce, godzina 20 z kawałkiem. Będziemy przechodzili zaraz do części kulinarnej, a mianowicie to mamy w środku grill. Fajne warunki. Was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. Ogólnie w nocy na lodzie jest ten problem, że przy takim brodzie bardzo szybko zamarza nam. No i co chwilę te wędki trzeba sprawdzać i rozwalać te dziury, bo jest duży mróz. No i słuchajcie, tutaj jest wędka. Tu mrmyszko co jakiś czas się bawi, ale co chwilę ją zostawiam, więc tej mojej zabawy jakoś mega dużo nie jest. Ogólnie to mam przy grubą żyłkę albo przy cienką mrmyszkę i nie zawsze mi się ona tak jak trzeba napina i słabo ją czuję, no ale mniejsza o to, nie jest taki specjalny film na temat łowienia pod lodem. Ja się za bardzo nie znam na łowieniu pod lodem, co zresztą pewnie nawet widać, więc nie jest jakiś profesjonalny film. Po prostu pokazuję to, jak fajnie można spędzać czas na rybach. Sobie usmażyłem chleb na pierwszym grillu. Mam fajny klimacik. Nie jest jakoś mega zimno, daje się wytrzymać, potem pewnie będzie gorzej. No i tyle, bawmy się życiem, korzystajmy z życia, łapmy te przygody. No. Kolacja leci tutaj koło, u dołu doniczka, aby dało się wbić w ogóle parasol, u góry latarki, jakaś tam woda. Kiedyś słyszałem taką teorię, że jak jest zimno, to się nie powinno wpić ciepłego. Nie wiem, ile w tym prawdy jest, chociaż mi osobiście się wydaje, że ta teoria ma dużo prawdy w sobie. Z tego względu, jest ona oparta m.in. na tym, że jak jest minus 10 czy minus 20 i wlejemy ciepłą wodę oraz zimną wodę, to ta woda ciepła szybciej zamarznie, jeśli tą wodę na ziemię wlejemy. Ciepła woda szybciej zamarznie od zimnej wody na mrozie. No i podobnie jest chyba z piciem ciepłego i zimnego, bo jak się pije zimne, to mi dalej jest normalnie, a jak się napije ciepłego zimą, to mi na początku jest ciepło, a potem zimno. Nie wiem, czy to prawdziwa teoria, czy też nie, no ale jakiś tam sens w niej jest i przynajmniej na mnie to działa, no, jakby nie patrzeć. No i czas spędzany jest bardzo fajnie, miał być tuńczyk dla jesiotra, będzie dla mnie. Sobie go troszkę otworzę i położę na grillu, niech mi się lekko upiecze. O, i elegancko.
Niedawno było w namiocie w Parasolu 12 stopni, teraz tylko 1 czy 2. Taka kuchnia wędkarska, ogólnie tuńczyk podgrzewany na grillu jest bardzo smaczny, a tuńczyk ze ziemniakami, normalnie taki tuńczyk na ziemniaku jest jeszcze lepszy. No i patrzcie, z powrotem 10 stopni. Mamy godzinę po 21, prawie 22 pewnie. Tak, właśnie jest ten tajemniczy pan, samuraj, ninja czy tam inny ktoś. To jest tak, to jest Grzegorz, zgadza się Grzegorz. Co sądzisz o tej mojej nocce? Co? Hardkorowo! Nie ma tego na polskim YouTubie wędkarskim, jest tylko chyba za granicą, w Polsce tego nie widziałem. Przynajmniej ja tego nie widziałem i jakoś głośno o tym nie było. Tu mamy wędki, mamy hardcore. Czuję się zaszczycony, że jestem tego częścią. A, no piję też częścią chwilowo, ale długo chyba tym nie pomędziesz. No ale dobra. Jestem. No jesteś tam bohaterem epizodycznym. Drugoplanowym czy tam trzecio? Tak, drugoplanowym jesteś. Trzecioplanowym są ryby, których gdzieś nie widać. Ale może się pojawią. No, a tu jest grzanie. To jest rekordowo zimna nocka, bo mamy minus 10 stopni, więc ogólnie hardcore. Przy minus 10 jeszcze w nocy na rybach nie byłem. Największym razie, na jakim byłem na rybach, to było minus 6, a teraz mamy minus 10. Hardcore. Mam kolejnego karasia, ten chyba najmniejszy ze wszystkich. Samo się rozwidnia, wy tego jeszcze nie widzicie, bo kamera tak słabo trochę nagrywa, jeśli się rozwidnia. Taki szkrabek malutki, no zawsze ryba, pod lodem. Jeden z karasi, właśnie którego niedawno złowiłem, pójdzie na żywca pod lodem. Pamiętajcie, że na wodach PZW na żywca pod lodem nie można łowić. To jest mój prywatny staw, na którym coś takiego jest jak najbardziej dozwolone. Dobra, wędka na żywca umieszczona. Rozkręcam trochę hamulec. W razie W, jak będzie szczupak czy okoń, no to aby mi wędki nie wciągnęli. I umieszczam tutaj, dobra. I daję dzwoneczek. Mamy poranek, udało się przetrwać, sami widzicie jaka sytuacja. Tak jest sytuacja, nie ma tragedii, da się żyć. Dobra, jeszcze 2-3 godziny sobie położymy, no i zobaczymy czy coś się wydarzy, czy też nie. Było minus 10, to teraz zaczyna się roztapiać. Mamy wiosnę, pewnie chwilową wiosnę, a tam mój domek, który trzeba teraz zdjąć ze stawu, bo się roztapia. Patrzcie, jest chyba branie. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak. Jest branie. Coś małego bierze, teraz postawię wędkę, to będzie lepiej widać. Było branie i jest branie dalej. Patrzcie, coś dziubię. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy nie, ale szczytówka się wygina. Zaraz zobaczymy, czy przypadkiem coś nie siedzi. W ogóle brania są delikatne. Weź podtrzymaj kamerę. Dobra. Siedzi, ale coś małego. Chodź bliżej. Patrzcie, jest taki karaś kolejny już, ten zżar pinkę, taki karasiek. Po każdym karaśku dorzucam taką malutką kuleczkę naszej zanęty nawilżonej. Zanęta nawilżona ciemna, brązowo-czarna do wody. A karaśkę wpuszczamy w inną dziurę, abym tutaj nie odstraszał ryb. Po każdej rybie donęcam sobie, więc kulkę sobie przygotowuję. Mówię teraz na białe robaki pinki. Większość z nich już taka stara, nie do końca żywa. Jak możesz przybliżyć, pokazać? Zauważyłem, że lepiej biorą na te czerwone, które mi się kończą. Mam jeszcze tych czerwonych trochę żywych. Dwie pineczki, taka jasna mormyszka. I na to są brania. Momento. Taki zestaw opuszczam do wody. Tam nawet widać, że zanęta pracuje, bo już pojedyncze kawałki zanęty się unoszą ku powierzchni. Taka kuleczka. Opadło na dno. Teraz chwilę przerwy. Przygotuję sobie drugą kulkę, jak złowię rybę, to od razu sobie podnęcę. I tak to wygląda. Siedzi kolejny.
Tak, patrzcie, same karasie, biorę. Kurde, liczyłem na jakieś fajniejsze konie na jesiotra, a tu takie karasie, ten pinek swoich nie zżarł. Same karaśki, jakiś cieplek jest, odwilż, teraz się taka odwilż robi, to karaśki zaczynają brać, zauważyłem, bo też jak oglądam internety i śledzę Facebooki, tak samo inni też łowią karasie, gdy jest odwilż. Dobra, ja tego tutaj wypuszczam i zmieniam dziurę, bo tu same karaśki biorę. Łowię teraz przy brzegu, tam jest brzeg, obok są trzciny, wydaje mi się, że tutaj może coś siedzieć, że trochę zanęty rapfiszowej. Rapfisz gotowa, zanęta nawilżona już. 1 marca będzie na sklep rapfisz.pl i w niektórych sklepach stacjonarnych. Jest kolejna ryba i coś niedużego, kolejny chyba karaś. Tak, patrzcie, kolejny karasiek. Taki nieduży, sprawdzę, te karasie mam sporo. Jesienią były dopuszczane, aby te drapieżniki karmić, co roku drapieżniki karmię. No i takie karasie biorę, ja już nawet ich nie liczę, bo nie ma sensu każdego też nagrywać, bo każdy nie był nagrany, bo wszystkie są jednego praktycznie rozmiaru, ten sam rocznik bierze. Te, które były jesienią wpuszczane, aby dokarmić drapieżniki, drapieżniki jeszcze jak widać nie wyjadły. Hej! YouTube od jakiegoś czasu włączyło opcję wspierania kanału. Większość youtuberów z tego korzysta, ja też miałem to włączone, ale nigdy specjalnie na to nie zwracałem uwagi. Tam 5 osób, które tutaj się wyświetla, kliknęło wspieraj kanał i za kilka złotych można wspierać kanał, aby dalej się rozwijał, więc przygotowałem specjalne progi, specjalne nagrody dla osób wspierających kanał. Oczywiście to jest, nie jest konieczne. To jest dla chętnych, kto chce to może, kto chce to nie musi, do niczego, nikogo nie zmuszam, skoro jest taka opcja, skoro większość youtuberów z tego korzysta, skoro można z tego korzystać, to ja taką opcję włączyłem i wydaje mi się, że fajne progi, fajne rzeczy przygotowałem dla osób wspierających. Więc tutaj się Wam wyświetla teraz, jak wspierać kanał i co jest dla wspierających kanał. 5 osób wsparło dla kolegi Damian, kolega z Anglii, który pisze bardzo dużo komentarzy, który śledzi, obserwuje kanał. Przygotowałem mu specjalną nagrodę. Teraz Wam tutaj się wyświetlają nagrody dla osób, dla najwierniejszych widzów kanału 2019. Pewnie większość z Was pamięta, 2-3 lata temu robiłem filmik z pucharami, z medalami dla osób, które często komentowały filmy, które się często udzielały, które pomagały mi, które dawały mi, osoby, które dawały mi różne pomysły. To dla tych osób poleciały specjalne puchary i medale. To było 2-3 lata temu. No i w tym roku dla Damian, kolega z Anglii, który też wspiera właśnie kanał od chyba tam no, dłuższego czasu, który komentuje filmiki, bierze udział w różnych konkursach, to ja mu przygotowałem taką paletę nagród. Są to nowości na sezon 2022, nowości Rapfish. No i jemu też przygotowałem specjalny pucharek. Puchar, statuetkę można powiedzieć. I tutaj są m.in. nowości, taki pakiet startowy polecić do niego. Są tutaj kulki proteinowe Rapfish wątroba, specjalne duże pelety, pelet nawilżony, już kwaśne masło, nowość na ten sezon. Tutaj wybaczcie za ręce, bo są w barwniku uwalone, no ale tak to jest, gdy się produkuje przynęty, a to nie jest tak łatwo zmyć wcale, to zaraz tego się nie zmyje barwnika. Takie przynęty między innymi do niego polecam, to jest nowość na ten sezon. Czy pływający pelet pop-up, pływający pelet o kulki, smużaki, to smuży i pływa. Pelet o smaku sera, pelet o smaku piwa, czy też zanęty oraz kulki, w tym roku kulki premium, te zadipowane, mają specjalny dip w sobie, bo czasami potrafiły, jak my tutaj te kulki zalewaliśmy, to one potrafiły się czasami wylewać, teraz wylewać się nie będą, bo mamy specjalną buteleczkę, tam jest 100 ml dipu. No takie nowości to poleci do Damiana oraz dla pozostałych 4 osób poleci zestaw 10-15 próbek. Te pozostałe osoby, czyli tu mam Ściągę z Tobą, Wędkarski Świat Maćka, Roik 881, Janek Labs, Bolo Bolo, niech te osoby się zgłoszą do mnie na maila, mail Wam tutaj się wyświetla, ewentualnie na fanpage'a na Facebooku, do nich poleci zestaw produktów próbek na ten sezon. No i teraz słuchajcie, kto jest dla chętnych, aby nie było, jakieś pieniądze wyłudzę czy coś takiego, kto chce, to może wziąć udział, kto nie, to niech sobie wyłączy już film, bo już dużo ciekawych rzeczy na filmie nie będzie. Za 10 zł, za 9,99 płacając tyle właśnie co miesiąc, otrzymujemy plakietki lojalnościowe, emotikony oraz będę odpisywał na każdy komentarz danej tej osoby, która wspiera kanał. Za 59 zł te same nagrody, te same pułapy, co wcześniej wymieniłem, plus kontakt ze mną przez media społecznościowe, więc jak ktoś wybrał opcję premium kanał Rapfish za 59 zł, no to tę osobę mogę zaprosić na Facebooku, dodać do znajomych i możemy cały czas na Messengerze między sobą pisać. Oraz stały rabat 15% na zakupy na sklep rapfish.pl w tym roku. I próbki nowości, około 10-15 różnych smaków nowości na ten sezon. Za 100 zł miesięcznie jest to samo co z poprzednich progów, plus zestaw nowości
na 2020 rok o wartości 220 zł, czyli jeszcze większy zestaw niż tutaj widzicie. Kto wybiera opcję 100 zł miesięcznie, no to otrzymuje zestaw dwa razy w roku, zestaw za 200 zł produktów. Plus z tą osobą mogę się umówić na ryby, czyli razem możemy gdzieś pojechać na ryby, nagrać filmik. A jak ktoś nie chce, to nie musimy nagrywać filmiku. I rabat, stały rabat 25% na sklep przez cały rok. Więc to taka ciekawostka, kto chce, to sobie może wziąć udział, kto nie chce, to nie musi, nic nie jest konieczne, każdy ma swój wybór. To jest takie moje podziękowanie dla Was za wspieranie kanału. Skoro YouTube oferuje taką opcję, no to można z niej korzystać, a to leci do Damiana, to co widzicie. Hej, witajcie w filmiku z wyników konkursu. Przejdziemy do wyników konkursu organizowanego wspólnie z kanałem Fishing Log. 25 stycznia już minął, więc między 26 a 30 stycznia miały być wyniki. No i oto są wyniki, więc standardowo wchodzimy na kanał Fishing Log. Mamy przed sobą film podlodowy, pod którym należało pisać komentarz, biorę udział. Z tego co widzę, około 900 osób wzięło udział. Kopiujemy link do filmu, wchodzimy w stronę, która generuje, losuje nam komentarze. Wklejamy link w tą stronę. Link wklejony, filtrujemy z duplikowanych użytkowników, aby nie liczyło się to, że niektórzy klikają po kilka razy, pisują komentarz po kilka razy, biorę udział i przez to mają po kilka komentarzy, więc to filtrujemy. Klikamy, otrzymujemy komentarze z YouTube'a, ładują się nam komentarze, czekamy, aż nam komentarze się załadują i przechodzimy od miejsca pierwszego, drugiego, trzeciego, więc teraz kliknę początek, zostanie wylosowany kanał, który zajmie pierwsze miejsce, więc pierwsze miejsce otrzymuje, wygrywa kanał Agro Rolnik. Wchodzimy w kanał Agro Rolnik, patrzymy, kiedy kanał był założony. Kanał był założony 19 marca, to jest celek weryfikacji, więc wygrywa kanał Agro Rolnik. Dalej, teraz klikamy drugie miejsce, losujemy drugiego zwycięzcę. Drugi zwycięzca, miejsce numer 2, otrzymuje moderator odbanowany. Napisał, biorę udział, może wygram. No i właśnie, wygrałeś, kanał założony 17 grudnia 2018 roku. I trzecie miejsce będziemy losować z mojego kanału, spod filmiku Szczupakowy Terror Branie na Żywca. Kopiujemy link do filmu, wchodzimy w stronę odgenerowania komentarzy, wklejamy link do filmu, czekamy, aż tam komentarze się załadują. Komentarze już się prawie załadowały i teraz będzie trzecie miejsce. Trzecie miejsce otrzymuje, wygrywa kanał o nazwie Maciek56. Wszystkie te trzy kanały muszą do mnie napisać na maila i na mailu będzie instrukcja w celach weryfikacji danych kanałów. Data dołączenia 19 grudnia 2021 rok. Więc w tym konkursie to tyle. Bardzo dziękuję wszystkim za wzięcie udziału. Kto chce zorganizować taki konkurs, to zapraszam. Dla kolegi z kanału Fishing Blog przybyło ponad 900 subskrypcji po konkursie. Więc to tyle w wynikach konkursu.